Załóżmy, że P od T oznacza liczbę ludzi P na plaży Copacabana w Rio de Janeiro T godzin po północy danego dnia. Co oznacza wyrażenie P od 5 mniejsze od P od 9? I tu mamy trzy możliwości, więc zanim przeczytamy te możliwości, spróbujmy jeszcze raz, korzystając z tego określenia funkcji P od T, zobaczyć, co oznaczają te wyrażenia P od 5. Otóż, czyli P od 5, prawda, oznacza liczbę ludzi na plaży Copacabana w Rio de Janeiro 5 godzin po północy danego dnia. No 5 godzin po północy to znaczy o 5 rano. Czyli tu jest ilość, czy liczba ludzi no na plaży o 5 rano. No dobrze, a co oznacza P od 9? No P od 9 oznacza liczbę ludzi. Liczbę ludzi. No 9 godzin po północy, czyli o 9 rano. No dobrze, tośmy sobie przetłumaczyli i teraz przeczytajmy te zdania, trzy zdania, no i zaznaczmy właściwe. Czyli tak, czyli to, prawda? Czyli to wyrażenie oznacza, że liczba ludzi o 5 rano jest mniejsza od liczby ludzi o 9 rano. No to po kolei. Godzina, o której na plaży przebywało 5 osób, jest wcześniejsza od godziny, o której przebywało tam 9 osób. No nie bardzo, prawda? Bo 5 i 9 tutaj to są argumenty funkcji P od T, czyli oznaczają czas. Prawda? Natomiast liczba ludzi to jest P od 5 i P od 9. Prawda? Czyli te 5 osób, to 5 tutaj nie oznacza liczby ludzi, tylko oznacza argument tej funkcji, czyli czas. Prawda? Czas, jaki upłynął, czas w godzinach, jaki upłynął po północy danego dnia. Czyli na pewno ta odpowiedź nie jest poprawna. Drugie. Godzina 5 jest wcześniejsza od godziny 9. No, to jest zdanie prawdziwe, ale oczywiście to nie jest to zdanie, które tutaj jest zapisane przy pomocy tych symboli, prawda, że P od 5 jest mniejsze od P od 9, dlatego że to zdanie mówi, no właśnie, że liczba ludzi o 5 rano była mniejsza od liczby ludzi o 9 rano, czyli to też odpada. Natomiast zdanie numer 3, o godzinie 9 na plaży było więcej osób niż o godzinie 5. No to jest właśnie to zdanie, prawda? P od 9, czyli liczba ludzi o godzinie 9 rano, jest większa niż liczba ludzi o godzinie 5 rano. Czyli to jest ta możliwość. No wróćmy teraz do naszego zadania tu i sprawdźmy sobie odpowiedź, czyli to było to, o godzinie 9 na plaży było więcej osób niż o godzinie 5. Sprawdzamy. Dobrze. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.